Witam Was, moi drodzy. To będzie taki krótki filmik dotyczący tylko i wyłącznie blefaroplastyki, ponieważ temu zabiegowi się poddawałam 2 miesiące temu, dzisiaj jest 3 lutego, a mój zabieg był dokładnie 2 grudnia. No i co, chciałabym się teraz podzielić z Wami moją opinią, rezultatami, pokazać Wam je, ponieważ przede wszystkim zobaczyłam, że jest ogromne zainteresowanie. Dużo osób do mnie pisze, pyta o ten zabieg i stwierdziłam, że fajnie będzie skleić z tego taki krótki filmik. Przyda się, myślę, wielu osobom, także zaczynamy. Co to jest ta blefaroplastyka w ogóle? No jest to oczywiście chirurgiczna korekta powiek. Ja tutaj się pozbywałam nadmiaru skóry opadającej powieki z powiek górnych. Może w ogóle zacznę od tego, że pokażę Wam, jak to u mnie wyglądało, na ile ja miałam wcześniej tą powiekę opadającą, co stanowiło dla mnie problem, co mi się nie podobało. Wstawię parę fotek. No i tak jak widzieliście, mi ta powieka przeszkadzała bardzo. Powodowała, że te oczy moje zawsze wyglądały na smutne, spojrzenie też bardziej na takie, wiecie, średnio sympatyczne i po prostu właśnie smutne, smutny wyraz twarzy. Myślę, że oczy to jednak jest jedna z najważniejszych tutaj części twarzy i najbardziej wpływają w ogóle na odbiór całej twarzy, w ogóle odbiór drugiej osoby, tak? Też, wiecie, spojrzenie i tak dalej. Więc mi to po prostu zawsze przeszkadzało. A drugą bardzo ważną rzeczą jest to, że teraz ja już tak się nie bawię w te makijaże, ale jeszcze jakiś czas temu ja miałam fioła, kupowałam paletki, lubiłam się malować. I to zawsze wychodziło brzydko, wiecie, jak tutaj siedziałam przy tym tyle czasu, pięknie blendowałam, to, tamto i na koniec piękne kreski i nagle otwierasz oko i po prostu ta skóra nachodząc powoduje, że kreska wygląda jak fale Dunaju, jest cała taka pomarszczona. Nic tam na tej powiece za bardzo nie widać. No i to było bardzo irytujące. Także wiecie, po 25 roku życia już bez problemu można sobie coś takiego zrobić. Ja myślę, że nawet wcześniej, bo kurczę, no to jest po prostu skóra, która już i tak jest i będzie. I tak w przyszłości będziemy chcieli to sobie, że tak powiem, tą skórę jakby, no, pozbyć się jej. Więc czemu nie zrobić tego już teraz i mieć spokoju na, wiecie, już później, na resztę życia. O ile wiecie, są takie zabiegi, które faktycznie lepiej wykonywać, troszeczkę później zacząć je wykonywać, na przykład po 30, po 40 roku życia, tak to uważam, że można zrobić we wczesnym wieku, no bo dlaczego nie? Ta skóra i tak już jest, będzie i będzie tylko coraz bardziej opadać. No właśnie, skąd to się w ogóle bierze, ta opadająca powieka? No więc tak, mogą być uwarunkowania genetyczne, tak jest w moim przypadku, że u mnie i moja mama ma taką opadającą powiekę, ona też sobie robiła blefaroplastykę około 3 lata temu, wygląda teraz o niebo lepiej. Moja siostra również ma taki problem. Może być też to, że po prostu, wiecie, jest ten spadek tego mięśnia, tej powieki, skóra po prostu z czasem zaczyna opadać, grawitacja działa, no niestety. Teraz bardzo ważna kwestia, czyli wybór miejsca, dlaczego to miejsce wybrałam do przeprowadzenia tego zabiegu oraz jak to wszystko wyglądało. No więc ja zawsze jak szukam sobie tak właśnie miejsca, żeby cokolwiek zrobić, no to się kieruję opiniami, przewertowuję internet, patrzę na opinie, ile ich jest, jakie one są. Też te opinie na Google są dla mnie dosyć wiarygodne i jeśli widzę, że jest ich dużo i są one dobre, no to raczej ufam takiemu miejscu. I też taką moją intuicją. I to, też tutaj właśnie to poczułam, przeglądając różne miejsca, dopiero właśnie przy FabSkin, które ostatecznie wybrałam, poczułam takie zaufanie. I jak tak czuję za tym pierwszym razem, to zwykle się okazuje, że faktycznie tak jest i tutaj też się nie zawiodłam. No więc wybrałam FabSkin doktora Rzepnikowskiego tutaj we Warszawie i udałam się na konsultację. Umówiłam się na konsultację, przyjęła mnie doktor Jędrzejko, która jest wspaniałym chirurgiem i człowiekiem. Naprawdę nie zamieniłabym tego wyboru na żaden inny. Mam nadzieję, że jeszcze będę mogła z panią doktor tutaj kiedyś, jeśli będę potrzebowała znowu coś zrobić, będę chciała coś zrobić, to najpewniej właśnie udam się w to samo miejsce. No więc udałam się na konsultację i teraz bym chciała Wam wstawić filmik właśnie z panią doktor, tutaj z konsultacji, ponieważ no ja jakby nie mam aż takiej dużej wiedzy i tutaj nie będę się za bardzo wymądrzać, a więcej fachowo opowiem Wam,
pani doktor Jędrzejko. Dzień dobry, pani Alicja. Dzień dobry. Cieszę się, że pani się zdecydowała na zabieg plastyki powiek. Więc może jeszcze raz tutaj pokrótce opowiem, na czym będzie polegało nasz dzisiejsze działanie. Zabieg będzie wykonany w znieczuleniu miejscowym, czyli powiedzmy, że takim jak u dentysty. I po znieczuleniu będziemy wykonywały tutaj naszą plastykę, czyli wycięcie nadmiaru skóry na powiekach. No oczywiście mogłoby się wydawać, że jest to zabieg, który jest dedykowany tylko dla osób, które już są starsze, bo wiadomo, że wraz z wiekiem zaczynamy tracić kolagen i przez to skóra na powiekach, zwłaszcza na powiekach, bo to najczęściej i najszybciej widać, zaczyna tracić naszą jędrność i przez to może się spowodować to, że mamy nadmiar tej skóry i też mamy efekt tak zwanego opadania powieki. No ale też u osób młodych czasami jest tak, że związane jest to z genetyką, że po prostu już to jest wrodzone, tak? I jakiś tam defekt wygląda wcześniej, że zaczyna nam ta skóra na powiekach opadać. No i dzięki temu takiemu zabiegowi możemy się tego defektu pozbyć. Po tygodniu zdejmiemy szwy. Oczywiście ten okres od zabiegu do zdjęcia szwów jest taki no, najbardziej kluczowy, bo w tym momencie mogą być jakieś obrzęki, zasinienia czy zaczerwienie. Po tygodniu przychodzi pani na wizytę kontrolną i na zdjęcie szwów, a miejmy nadzieję, że po tym czasie już te obrzęki będą właściwie minimalne. Początkowo blizna może być widoczna, bo ona jeszcze jest zaczerwieniona, natomiast po około okresie 3 miesięcy, czy nawet u niektórych osób do 6 miesięcy, no właściwie przestaje być praktycznie widoczna. Nie widać tej... Tak, ona jest w załamaniu powieki, więc no jeżeli ktoś się nie przyjrzy i nie będzie wiedział, że pani miała zrobioną tą plastykę, to tak naprawdę nie będzie widać bardzo tej blizny. No oczywiście super. Na początku trzeba chronić od słońca, bo słońce niestety może spowodować przebarwienie takiej blizny. Ale generalnie nie wymaga to jakiejś specjalnej pielęgnacji w tym okresie już takim dłuższym, ponieważ ta blizna sama bardzo dobrze się goi. Czyli ten taki ostateczny efekt kiedy jest? Tak naprawdę po 3 miesiącach, kiedy zejdą już wszystkie jakiekolwiek obrzęki, możemy oceniać efekty. Oczywiście pani po tygodniu już będzie widziała tą różnicę, natomiast taki pełny efekt to są 3 miesiące. No dobrze. Nie powinno być jakichś szczególnych dolegliwości bólowych w razie jakiegoś... No właśnie, jak sam zabieg? Czy panie to zwykle boli, czy tak? Nie ma tragedii. To nieprzyjemne, wiadomo, bo jest rozpieranie i lekkie pieczenie, natomiast podczas zabiegu też pani właściwie nic nie czuje. Natomiast po zabiegu większość pacjentek jest zadziwiona właściwie tym, że w ogóle nie odczuwają żadnych dolegliwości. I też lepiej po takim zabiegu nie wsiadać chyba do auta za kierownicę, tak? Tak, zdecydowanie z kimś albo taksówką. Tak, bo może spuchnąć, tak nie wiadomo jak to będzie wyglądało. Poza tym no, mimo wszystko jest to jakaś tam ingerencja, więc lepiej zachować ostrożność, żeby ktoś panią odebrał albo żeby wróciła pani taksówką. No dobrze. No więc tutaj garstka takich rzetelnych informacji w waszą stronę poszła i teraz znowu ja opowiem moim bardziej językiem laika o tym, jak w ogóle zabieg przebiegł i później ta rekonwalescencja i efekty końcowe. Pokażę wam na końcu z bliska tutaj, jak te oczy moje teraz po 2 miesiącach wyglądają. No więc tak, przyszłam na zabieg no z takim nastawieniem generalnie, że na pewno będzie mi to boleć, mimo znieczulenia, to przysłowiowe, wiecie, ukucie komara musi być odczuwalne, no bo jak to nie, no musi być, nie? Co się okazało, totalnie nic się nie czuje. Słuchajcie, znieczulenie działa tak, że nie da się ruszyć powieką i ona jest po prostu, ona nie funkcjonuje zupełnie. Zupełnie nic nie czuć, nawet nie czuć takiego smrdnięcia, nie czuć w ogóle, że tam jest cokolwiek robione, a jest odcinany kawałek skóry, prawda? Więc to jest w ogóle szok. Sam zabieg trwał chyba około 30 minut, z tego co pamiętam. Tak naprawdę cały czas gdzieś tam sobie rozmawiałyśmy, śmieszkowałyśmy z panią doktor, więc minął on szybko i dosyć przyjemnie. Oprócz takiego dyskomfortu, że się jednak gdzieś tam miałam w głowie, wyobrażałam sobie, co tam się dzieje. No nie jest to jakby do końca takie przyjemne. Poza tym zero bólu i fajna atmosfera. Więc tak. Później wieczorem nie dopadł mnie żaden ból tych oczu, tylko po prostu takie czułam jakby ciężkie te powieki. Już od następnego dnia w zasadzie nie czułam nic, nic mnie nie bolało. Po dwóch dniach troszeczkę, dwóch albo trzech, troszeczkę mi się tutaj te siniaczki wylały.
To tak, pierwszy dzień. Jestem zaskoczona pozytywnie, ponieważ ani mi te oczy nie spuchły za bardzo, ani mi się sińce nie porobiły pod oczami. Oprócz tego, że po prostu są czerwone powieki, no i te plasterki, które dają też taki efekt, że tam się tak dużo dzieje, a wcale tak się nie dzieje, więc jest całkiem spoko. No dobrze, to ja bym teraz Wam chciała pokazać, jak to po 2 miesiącach wygląda, czyli tutaj z bliska te moje oczy. Nie są oczywiście pomalowane, resztę twarzy mam pomalowaną, ale oczy są czyste, zmyte. Więc tak jak widzicie, jeszcze troszeczkę do blizny widać. No ja się do czegoś przyznam, a mianowicie nie kupiłam sobie maści na bliznę. I nie rozumiem, jak można po prostu zrobić taki zabieg, a nie pójść po głupią maść. No ale to właśnie jestem ja. Zawsze gdzieś tam mi to wszystko ucieka i zapominam i do tej pory przez 2 miesiące zapomniałam, nie kupiłam, ale przy okazji nagrywania tego filmiku obiecuję sobie, że po prostu dzisiaj pójdę i tą maść kupię naprawdę i będę smarować, bo ta blizna jest jeszcze na tyle świeża, że na pewno ta maść mi jeszcze mocno pomoże i myślę, że jeszcze kwestia, wiecie, miesiąca, 2-3 i po prostu tej blizny nie będzie w ogóle, a już na ten moment w zasadzie jej nie zauważam i tak się maluję na co dzień tutaj korektorem, ale myślę, że kwestia kilku miesięcy i nie będzie już jej w ogóle. Także tak to wygląda. Mam nadzieję, że ten filmik się komuś przydał. Ktoś może się właśnie zastanawia i tutaj dzięki obejrzeniu tego, co tutaj nagrałam, zdecyduje się i sobie ten zabieg zrobi, bo naprawdę z całego serca polecam. Albo ktoś już czeka na swój, ma już wyznaczony termin i po prostu jeszcze chce się zasięgnąć jakichś informacji. Więc mam nadzieję, że tutaj komuś to się przyda. Także proszę o wyrozumiałość, jeśli chodzi o montaż. To jest mój pierwszy tego typu filmik. Na pewno nie będzie on jakiś tutaj z górnej półki, ale i tak wkładam w to całe serce. Buziaki!